Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na odcinek z dosyć ciekawym samochodem i nie chodzi tutaj o Passata, który jest w tle, ale o to, co jest na pierwszym planie. Od Japfestu minęło już troszkę czasu i czytając Wasze komentarze odczuwacie niedosyt japońskich samochodów na tym kanale. W dzisiejszym odcinku postaram się sprostać Waszym oczekiwaniom, no i również oczekiwaniom osób, które uważają, że wiele z aut, które pokazują, nie jest na ich kieszeń. To auto jest dosyć tanie w porównaniu do tego, co pokazywałem ostatnio i mam nadzieję, że zainteresuje wielu młodych gniewnych. Cóż to jest za samochód? Przed Wami Toyota Celica S 7 generacji. Nie było łatwo znaleźć taki samochód, no, to znaczy on akurat jest dostępny niedaleko od miejsca, w którym mieszkam, ale powiem Wam, że jest już bardzo mało takich samochodów na niemieckim rynku. Ogólnie na mobile.de są tylko 174 sztuki Toyoty Celiki, przy czym tylko 6 z nich jest w obrębie 100 km od miejsca, w którym mieszkam. Dokładając do tego podział na różne generacje, okazuje się, że jest tylko 5 sztuk tego modelu. Prezentowany samochód jest wyjątkowy na swój sposób, gdyż według zapewnień sprzedawcy jest on również bezwypadkowy oraz posiada książkę serwisową. No, to są rzeczy, na które wielu z Was na pewno zwraca uwagę. Powiem teraz kilka słów o historii Toyoty Celiki. Otóż model pojawił się w 1970 roku i był na rynku do 2006. Po drodze była radykalna zmiana w 1985 roku, gdy z samochodu z napędem na tył zrobiono pojazd napędzany na oś przednią. Co do samej nazwy, Celica z łaciny oznacza boski, niebiański. Co myślicie? Czy ta nazwa odzwierciedla wygląd i technikalia tego samochodu? Powiem Wam, że 6 lat temu mój współpracownik miał taką Celikę w kolorze żółtym i gdy najpierw zobaczyłem samochód, pomyślałem, że jeździ nim jakaś kobieta, a okazało się, że to współpracownik. Wtedy miałem takie podejście, ale dzisiaj, widząc to auto w kolorze czerwonym, no już troszkę mógłbym wybaczyć. Napiszcie, jakie macie zdanie, czy jest to auto typowo dla kobiet, czy jest w nim odrobina męskości. Celica 7 generacji pojawiła się w 1999 roku i prezentowany egzemplarz jest właśnie z tegoż roku. Przy czym jest on z grudnia. Mało brakowało, a w dokumentach byłoby już 2000, no i to by wyglądało całkiem inaczej. A w ten sposób mamy auto, które ma już 20 lat. Zostało ono zaprojektowane w ten sposób, aby przyciągnąć do tego modelu młodszych nabywców. Toyota chciała zmienić troszkę demografię swoich klientów, no i zdecydowano się na taki kompletnie inny wygląd tego samochodu. Dodatkowo, projektując to auto, Toyota dokonała wszelkich starań, aby było ono lekkie. Ten samochód waży zaledwie 1175 kg. Kolejnym krokiem było obniżenie kosztów produkcji. Po czym to widać najbardziej? Po tych przełącznikach na środku. Tu jest jeden panel, którym obsługujemy szybę po lewej, po prawej stronie oraz blokujemy i odblokowujemy drzwi. Dzięki temu, że jest jeden, to jest tańszy. Nie ma dwóch paneli. Na drzwiach nie ma żadnego przycisku od opuszczania szyb. Podobnie drzwi kierowcy mają tutaj tylko regulację lusterka. Tak więc koszty były obniżane gdzie tylko mogły być, ale powiem Wam, że to wnętrze nie wygląda źle. Tutaj oczywiście są twarde plastiki, podobnie jak w Skodzie Fabii, no ale jest troszkę miękkich materiałów. Tutaj, gdzie się dotyka, jest miękko. Tu, gdzie się chwyta, jest miękko. Oczywiście ten kolor również sprawia lepsze wrażenie, bo jeżeli mamy taki absurdalnie twardy plastik w kolorze czarnym, no to wrażenie jest już inne. Sprawdźmy, czy Toyota oszczędzała również na tapicerce, czy obicie foteli jest premium, czy bardziej budżetowe. Widać tutaj oczywiście ślady użytkowania. Auto ma przecież 20 lat. 20 lat ktoś tutaj wsiadał i wysiadał, tak więc no naturalnie, że zużycie widać. Ale nie jest to tragedia. To jest przetarte, ale nie rozdarte. Jakimś niskim kosztem, podejrzewam, moglibyście to sobie naprawić. Druga rzecz, no oczywiście to auto jest do prania. Jest brudne dosyć, ale sam kształt foteli, powiem Wam, że jest niesamowity. Jak widać, zagłówki zintegrowane są z oparciem, nadaje to takiego sportowego charakteru. Dodatkowo, patrząc jeszcze na prędkościomierz, obrotomierz, widzimy, że jest on narysowany pomarańczową barwą. No i
Powiem wam, że gdybym zamknął wam oczy, wsadził do tego samochodu, moglibyście nie zgadnąć, w czym jesteście, bo to auto jest tak inne w środku od tego, co jest na zewnątrz, że można by było się pomylić. No ale przechodząc na zewnątrz, sprawdźmy może, co tam jest pod maską. Do Celiki siódmej generacji trafiły tylko dwie jednostki, obie o pojemności 1,8. Tutaj mamy ten słabszy wariant 143-konny, była jeszcze mocniejsza wersja 193-konna. To jest no, duża różnica, ale jeśli chodzi o moment obrotowy, to ta różnica jest już nieznaczna. Tutaj mamy 173 Nm, przy czym ten mocniejszy silnik miał zaledwie 180 Nm. Jeśli chodzi o parametry tego akurat modelu z tym silnikiem, przyspieszenie do setki 8,7 sekundy, natomiast prędkość maksymalna to aż 205 km na godzinę. Mam dla was dobrą wiadomość, wszedłem na stronę AutoDNA, firma ta doładowała mi konto, abym mógł sprawdzać numery VIN i w przypadku tego samochodu są dostępne dwa wpisy odnośnie jego historii. Dodatkowo jest również dostępny raport AutoDNA dla pojazdów z Holandii i taki raport również zamówiłem. Sprawdźmy, jaki jest rezultat. Tutaj są podstawowe dane tego samochodu. Wszystko możecie sobie sprawdzić, baza skradzionych aut, to auto nie jest skradzione i jak widać przebieg został zgłoszony w 2018 roku. Prawdopodobnie to auto stało od wtedy i nie było jeżdżone. No prawdę mówiąc, patrząc na nie dzisiaj sprawia takie wrażenie, jakby troszkę już nie jeździło. Dodatkowo co tutaj mamy, archiwalne zdjęcia, ale przyznam, że z tego co pamiętam to są te zdjęcia, które aktualnie są używane w ogłoszeniu z tym samochodem. Przejdźmy do raportu z Holandii. Co tu jest ciekawego? Tu możemy się dowiedzieć, że było dwóch właścicieli tego samochodu. Pierwszy z nich był od samego początku. Patrzcie, po świętach dostał ten samochód i miał go aż do 2014 roku. Auto trafiło następnie do drugiego właściciela. No i co tutaj dalej możemy zobaczyć? Nie ma niestety informacji na temat przebiegu w Holandii. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tego typu raportów, sprawdźcie link afiliacyjny w opisie pod tym filmem. Warto zaznaczyć, że każdy jeden egzemplarz Celiki siódmej generacji był wyposażony w manualną skrzynię biegów o 6 przełożeniach. Opcji z automatem nie było. Jak widzicie, ten drążek jest dosyć przeorany. Tutaj widać troszkę uszczerbków w tym samochodzie. Tutaj chociażby odchodzi guma. Spójrzmy może na kierownicę. Czy tutaj widać jakieś solidne oznaki zużycia? No, myślę, że ten drążek jest jednak bardziej zużyty niż sama kierownica, jednak na niej również widać jakieś tam ślady zużycia. Co do podłokietnika, tutaj nie ma dramatu, nawet nie jest wyłokciowany. No i przejdźmy może do tylnej części samochodu, do bagażnika. Sprawdźmy, jaką pojemność ma w takim pseudosportowym samochodzie. No bo sportowo to on na pewno wygląda. Szkoda, że nie wrzucano tutaj jakichś większych, bardziej konkretnych silników. No ale do tego są samochody sportowe. Ten ma takiego w zasadzie udawać. Jeśli chodzi o pojemność bagażnika, to powiem wam, że jest naprawdę solidna. Jak na taki samochód? Ciekawie. Sprawdźmy, co jest pod podłogą. O, jest koło zapasowe. Super. Bardzo dobra informacja. Nikt nie zajumał. Co do zamykania klapy, uchwytu po lewej stronie nie ma, jest tylko po prawej. No i przyznam, ta klapa troszeczkę jeszcze się zamyka i otwiera z małym oporem, ale podejrzewam, że jest to ze względu na to, że auto nie było już od jakiegoś czasu używane. Jeśli chodzi o takie formalności, to teoretycznie możecie tym samochodem wrócić do Polski na kołach. W tym momencie nie ma przeglądu, ale gdy zdecydujecie się na zakup, no to przegląd zostanie zrobiony. Zajrzyjmy ponownie do wnętrza, tym razem do jego tylnej części. Powiem wam, że na chwilkę tutaj zasiadłem, a raczej próbowałem zasiąść, no gdyż tak jak widać miejsca tutaj nie ma. Dzieci być może się zmieszczą, dorośli jednak powinni sobie podarować. To jest dobre miejsce do przewożenia ewentualnego bagażu. Prawie zapomniałem o najważniejszym, czyli o teście schowka. Sprawdźmy, jak otwiera się w 20-letniej Celice.
Wow, jak tłucze. Coś te Japończyki chyba źle to opracowały. W 2004 roku program CNN Money przyznał temu autu nagrodę za ekonomię. Oficjalne zużycie paliwa tego modelu to 7,7 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Czy jest to tak mało? Czy CNN po prostu sobie zażartował? A czy sprzedawca tego auta żartuje sobie z ceną? Zaraz się dowiemy. Gdy ten samochód był nowy, kosztował 24 300. W tym momencie jest wyceniony na 2,5 tysiąca euro. Zniżka niesamowita. Napiszcie mi, co myślicie o tym przykładzie japońskiej motoryzacji sprzedawanej w Niemczech. Pamiętajcie, aby kliknąć przycisk subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeżeli odcinek Wam się podobał, kliknijcie łapkę w górę. My widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!